akan Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku, a po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości. Tyle, że ludzie nie wiedzą, jak go traktować, ponieważ nagle staje się dla nich kimś obcym. To zarys fabuły nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej Twarz będzie on miał swoją premierę, światową premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie, który przypomnę startuje już pojutrze. W roli głównej Mateusz Kościukiewicz, a partnerują mu Małgorzata Gorol oraz nasz dzisiejszy. Agnieszka Podsiadlik. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Podsiadlik nominowana, przypomnijmy, w zeszłym roku do Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego za występ w filmie Baby Bump. Czy to jest opowieść na kanwie prawdziwej, nowatorskiej operacji przeszczepu twarzy, która odbyła się w Polsce? Słyszałam od reżyserki i autorki scenariusza, że ta historia jest oparta o... Prawdziwe wydarzenia i rzeczywiście tą, tą y, historię przeszczepu twarzy, więc, więc scenariusz jest based on true story, ale, no ale właśnie tak jak powiedziałeś, to jest, no ma, 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 film ma formę baśni, więc jest to też, nie jest to dokument, nie jest to do końca realistyczny film. To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy Państwo w trakcie przygotowań do tego filmu, w trakcie rozmów, mieli szansę dowiedzieć się, dlaczego po body ciało pojawia się twarz. Skąd to zainteresowanie ciałem, cielesnością? No tutaj też w wymiarze bardzo symbolicznym, bo twarz to tożsamość. No tak. Myślę, że to warto zapytać reżyserkę o to, dlaczego ulubiła części ciała w tytułach ostatnimi czasy. Ale, ale to jakoś, przygotowując państwa ja, do tego. Ja szczerze tybrów? mówiąc nie, nie zadawałam tego pytania, więc nie wiem. Ale podobnie myślę, jak w przypadku body, ciało. Twarz to nie tylko historia przecież o, o twarzy, tylko dokładnie tak. No, tak jak właśnie w tym pierwszym opisie, który już się pojawił w prasie i w mediach tego filmu. No, to jest dużo bardziej uniwersalne pojęcie i właściwie ten tytuł ma bardziej uniwersalny wymiar. No, dokładnie taki, jaki każdy sobie może. Z tym skojarzyć, to znaczy czym jest ta twarz i czym jest to, że się tej twarzy nie ma, że się ją zyskuje, że się zyskuje na nowo. Może ktoś może nas nie poznać z nową twarzą. I też, czym jest obcość w takim środowisku, jakim jest niewielka miejscowość, bo chyba nieprzypadkowo akcja dzieje się w rodzinnej miejscowości, a nie w dużym mieście, gdzie być może wygląda to zupełnie inaczej, gdzie łatwo też stworzyć w pewnym sensie nową tożsamość. No tak. No myślę, że to właśnie, że. że... To, że, że przyglądamy się bohaterom w tak małym, na, takim, na tak małym obszarze, i właściwie oprócz tego, że to mała miejscowość, to jeszcze z jeszcze się bardziej do, do tego, żeby przyjrzeć się rodzinie i relacjom w rodzinie, I, czyli, czyli zupełnie tej, że tak powiem, pierwszej, małej, najmniejszej komórce międzyludzkiej. Myślę, że to tak ma to znaczenie. Pani ma tę przewagę nad nami wszystkimi dziennikarzami, że widziała już film, efekt swojej pracy. Kim jest pani bohaterka wobec tego głównego bohatera, którego gra Mateusz Kościukiewicz? To jego siostra. Yy, siostra, z y, którą, y, którą łączy z bratem szczególna więź, bardzo y, no, bliska y, siostrzano-braterska, ale też. Y, ta więź zyskuje no, nowy wymiar, głębszy, może inny, w momencie, kiedy, no kiedy właśnie bohater zyskuje nową twarz, jak, jak to opisali w, no w pierwszej notce: traci twarz, zyskuje nową. No i w tych najtrudniejszych momentach. Dla głównego bohatera to właśnie siostra jest jego mm, największym wsparciem. Właściwie można powiedzieć, że przejmuje. Kilka ról, i można powiedzieć, że oprócz roli siostry, no jeszcze dodatkowo jest, jest jakąś, no mogę powiedzieć, i po części matką, po części jakąś powiernicą, ale też, no walczy, ma, ma swój interes w tym, żeby, żeby walczyć o, o brata osobisty. Jaki to interes? No, interes taki, że. Mm, no, Że widzi w tym bracie jakieś swoje szanse sprzed lat, które nie zostały spełnione i które może, z których może nie, nie, nie skorzystała. Nadzieje, rzeczywiście wierzy w tego brata, właściwie trochę jak, jak przedłużenie w siebie, tak mogę powiedzieć. To są nadzieje związane z jakimś sukcesem zawodowym czy szerzej życiowym? Myślę, że życiowym, tak, zupełnie tak, absolutnie życiowym. Ponieważ y, wnioskuje to na podstawie fotosów z filmu, y, ta nowatorska operacja no też niesie pewien rozgłos, prawda? Ten człowiek z nową, w pewnym sensie tożsamością, fizycznie y, staje się przedmiotem zainteresowania. No tak, staje się przedmiotem zainteresowania y, ludzi nie tylko w rodzinie, w miasteczku, ale też spoza y, miasteczka. No tak tak budzi, budzi zainteresowanie. No, pytanie oczywiście co z tym zrobi, ale to już zostawmy <grym> na później. Widzę, a czy dla y, Pani Bohaterki y, to stanowiło pewną trudność, że, y, że musi przyzwyczaić się do, do nowej twarzy osoby, którą zna od zawsze y dla bohaterki? Ona... Tak. Bo właśnie pierwsze, co przyszło mi do, do głowy, to, to przypomniało mi się te, te chwile z planu podczas zdjęć, kiedy kręciliśmy te momenty, w których Mateusz już miał nową twarz, a ja przyjeżdżałam na plan zazwyczaj później i zaczynałam charakteryzację później niż on. No i no, i to było, to było osobliwe doświadczenie oglądać potem po, po zdjęciach. Go zdarzało mi się, że, yy, no, że równo skończyliśmy zdjęcia, oglądać go. Yy, no, naprawdę. <laughs> Także yy, no tak, to było osobliwe. A Bo rozumiem, czy... że yy, z tego, co pani mówi, rozumiem, że yy, ta nowa twarz Mateusza Kościukiewicza to jest ta yy, twarz inna niż yy, ta, którą znamy. Tak. tak, tak to jest. Tak. Więcej nie zdradzimy? Nie, nie, nie opiszę. Więcej, y, więcej nie zdradzimy. Czego od pani wymagała ta rola? Hmm, może nie to, czego wymagała, ale to, co mnie tam mm, najbardziej interesowało o, tak, na to pytanie odpowiem, <grym> <grym> które sama sobie zadaję. Bardzo proszę. <grym> To, to właśnie ta relacja. Bardzo to było ciekawe pracować nad tym i zgłębiać no właśnie tą, tą relację. To tą mnie interesowało. Relacje rodzeństwa. To było ciekawe, bo czytając scenariusz, moja postać nie była tak dokładnie opisana, a jednak. Z strony na stronę widziałam, że jest tej bohaterki dużo i właściwie towarzyszy głównej postaci przez cały czas niemal cały czas. Ale tym samym była tam też duża przestrzeń na improwizację i na, na to, że mogę też wiele od siebie wymyślić, że właściwie dużo tam jest wolnych przestrzeni dla mnie. No i, i, no i zaczęłam to zgłębiać, i właściwie to było naj, najciekawsze: przyjrzeć się relacji rodzeństwa. Film Twarz Małgorzaty Szumowskiej będzie miał swoją premierę na festiwalu w Berlinale, w Berlinie. Berlinale startuje już w najbliższy czwartek. Trzymamy kciuki, bo jest duża szansa na sukces. Miejmy nadzieję, Małgorzata Szumowska otrzymała już Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię filmu Body Ciało, także, także w Berlinie. A co przed Panią? Poza tym czasem promocyjnym, najpierw festiwalowym, film do polskich kin wejdzie 6 kwietnia. Tak. No zapraszam tuż po Berlinale, zapraszam do teatru w marcu na spektakl California Grace Slick do TR Warszawa, a w kwietniu zapraszam na Moją walkę również do TR Warszawa. Zapraszała Agnieszka Podsiadlik odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie Twarz. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.